Teraz poproszę panią Bożenę Ziemniewicz w imieniu pana marszałka województwa łódzkiego. Magnificencje, panie rektorze, wysoki senacie, dostojni goście, panie premierze, panie pośle, panie senatorze, pani prezydent, pani wojewodo. Krótko od pana marszałka słów kilka chciałabym przekazać. Jego magnificencja, profesor doktor habilitowany, inżynier Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej. Z okazji inauguracji roku akademickiego 2018-2019 składam jego magnificencji, całej kadrze pedagogicznej oraz wszystkim studentom najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia nieustającego rozwoju uczelni, aby niezmiennie pozostawała jedną z pereł edukacyjnych naszego regionu. Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Jest to miejsce wykuwania kadr gospodarczych, prestiżowy ośrodek naukowo-dydaktyczny i chluba naszego województwa. Dokonania studentów i absolwentów tej placówki budzą podziw i nadzieję na przyszły rozwój gospodarczy naszego regionu i kraju, oparty na wiedzy i najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych. Jego magnificencji, senatowi uczelni oraz wszystkim pracownikom życzę kolejnych sukcesów, zaś studentom satysfakcji ze zdobywania wiedzy. Ja zaś w imieniu zarządu i moich kolegów zasiadających w regionalnym parlamencie, to znaczy Sejmiku Województwa Łódzkiego, chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Rozwój gospodarczy regionu leży nam wszystkim, a szczególnie nam w Sejmiku, na sercu, bo od niego zależy poziom cywilizacyjny naszego województwa. W Państwa rękach jest nasza przyszłość. To Wy Państwo będziecie odpowiadać za to, co osiągniemy w następnych latach. Zależy nam na rozwoju nie tradycyjnym, ale tym innowacyjnym, opartym o najnowsze osiągnięcia wiedzy, opartym być może o sztuczną inteligencję. To dla nas ważne. Ale jeszcze prośba. W ostatnią sobotę miałam okazję wysłuchać tu w tej sali w czasie inauguracji roku akademickiego Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji porywającego wystąpienia naszego kolegi, przedsiębiorcy Sławka Lachowskiego. Zwrócił uwagę na rzecz ogromnie ważną, na wartości, na to, by budować cokolwiek budujemy, by budować właśnie na wartościach. Bo tak naprawdę wszystko, co robimy, robimy dla ludzi. Czyli proszę, miejcie Państwo, szczególnie studenci, którzy będą budować tę naszą przyszłość, miejcie zawsze w perspektywie człowieka i jego dobra. Na ten nowy rok akademicki sukcesów, wspaniałych osiągnięć i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.